Minął rok, ponownie koncert związany właśnie z piosenką literacką, troszkę też z humorem, piosenka kabaretowa, a tym razem przebój od królowej tego miejsca, czyli Maryli Rodowicz. Tak, wszystko się zgadza. Witam Państwa serdecznie. Po raz drugi, mam nadzieję, że nie ostatni. Rzeczywiście w tym roku po raz drugi w koncercie piosenki literackiej kabaretowej, który w tym roku nosi tytuł Walizki moje pełne snów, czyli Podróż poety. I bardzo się cieszę. Ja w tamtym roku śpiewałem utwór nieco bardziej melancholijny, a w tym roku przypadł mi zdecydowanie bardziej dynamiczny, trochę taneczny, trochę taki w klimacie może samby, salsy, więc bardzo się cieszę, bo może mi się uda troszeczkę poderwać publiczność w amfiteatrze do zabawy, do tańca. No zobaczymy. Ale wie pan, że tu rządzi Maryla Rodowicz i podejmuje pan tak naprawdę utwór od królowej tego miejsca. Tak, ja mam tego pełną świadomość. Nie ukrywam, że jest to pewne obciążenie i dodatkowa dawka stresu i emocji, ale chyba przez to, że śpiewam ten utwór w kompletnie innej aranżacji, w zupełnie nowej, to myślę, że wszyscy będą trochę, na pewno będą zaskoczeni i może uda mi się uniknąć porównań do pani Maryli, no bo wiadomo, tutaj nie ma z czym konkurować, absolutnie to jest żywa legenda, to jest organicznie utwór pani Maryli w tej oryginalnej aranżacji, ale ja mam nadzieję, poza tym ja lubię wyzwania, więc jak coś jest łatwe, to też mi nie sprawia takiej frajdy, jak się uda, a jak coś jest trudne, a się uda, to potem człowiek ma satysfakcję i schodzi z podniesioną głową ze sceny. Zatem życzymy powodzenia i do zobaczenia i do usłyszenia w sobotę. Tak, do zobaczenia na koncercie Walizki moje pełne snów w sobotę 22:20. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi, www.mokna.pl. Sentium, praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.